Siema, siema, jest po 8, jesteśmy w Grudzinie, będziemy jechać właśnie ze sklepu po filtr oleju. Tutaj już będę walczył z tym ogrzewaniem, już dzisiaj zacznę, mi się wydaje, że wystarczy tutaj go odpowietrzyć i powinno być dobrze, a jak nie, to ewentualnie z tego drugiego gruza, co rozbieraliśmy, przerzucę chłodnicę, czy tam coś nie jest przytkane. Ogólnie ciężko, kurde, kręci skubaniec, ale to pewnie dlatego, że akumulator jest wywalony. Dobra, przejedziemy się do tego sklepu, weźmiemy ten filtr, bo może jeszcze dzisiaj uda się wymienić ten olej. No i dobra, filterek już mamy. Oczywiście przepłaciłem i to strasznie, 34 zł. Ale co, chcę go mieć jak najszybciej. Ciśniemy teraz po jakiś olej i jedziemy dalej. No i dobra, olej już mamy kupiony. Stwierdziłem, że najbezpieczniej będzie kupić jakiś półsyntetyk. To wzięliśmy mobila. No bo co, nie wiadomo co tam było wlane, jest miąższ, a nie olej już tam. Tak więc najlepiej będzie jakiś półsyntetyk, żeby też nie wywalić za dużo pieniędzy, a żeby to jako hulało. Teraz jeszcze skoczymy sobie na drugą stronę, bo tutaj jak widać ta lista jest wyrwana. Z drugiej strony listy to mam taki fajny mały sklepik, gdzie wszystkie takie zaczepy są i tak dalej. To pójdę je kupię do tej listwy. No i jedziemy do domu braci za robotę. No i jesteśmy w naszym magicznym rondku. Jest sklep, malutki po schodkach, ale dosłownie dostanę w nim wszystko. Wszystkie jakieś spinki, nie spinki. Wszystko idzie tu dostać. Chcę to pana kręcić, co będzie. Tak, spinki do dekorów już mamy. 4 sztuki. Tak więc sobie tutaj przywiesimy ten dekor z powrotem, żeby wisiał. No i wziąłem jeszcze spraya czarnego. Schwarz. No i co, odczyścimy tutaj te nadkola. Troszkę z tej rdzy, ten bagażnik i pomalujemy to tym sprayem. Dobra, zwijamy się do domu i bierzemy się za robotę. Jeszcze tylko trzeba tutaj odpalić go, a tutaj nie jest takie łatwe to w nim. O, dobra, chycił. To jedziemy. Dobra, mamy dziadę już na kanale. Tak to wygląda pod machą. Wybrakowany jest, tutaj widać dziury wszędzie, jakieś filtry powymieniane. No ale będziemy zaraz puszczać już ten olej. Pod spodem no jest zgnity strasznie. Osłon nie ma wcale. Ja tam mam jedną osłonę na ziemi, którą stara kiedyś mi została. To ją tu wrzucę. Tak to wygląda wszystko tu. Ale nie widać jakichś wycieków ani niczego takiego większego. Spuścimy ten olej teraz i zalejemy nowym, go wymienimy z filtrem. Zobaczymy, czy da się go odpowietrzyć i czy ta kontrolka tam zniknie z tego układu chłodzenia. To tyle. Tam już na dole pięknie kończy ściekać. Tutaj wszystko przygotowane, stary filtr wyciągnięty. Tam poczekamy, aż ścieknie do końca. Wymienimy tutaj teraz jeszcze tą uszczelkę. Tutaj mamy jeszcze podkładkę, tam pod śrubę spustową. I co, i zaraz będziemy to zamykać, zalewać. Odpalimy, zagrzejemy i będziemy odpowietrzać. Mam nadzieję, że to jednak będzie tylko odpowietrzenie, nic więcej tutaj z tym ogrzewaniem. Ale to zaraz się okaże. Dobra, tam co olej ścieka, ja tutaj wziąłem się za te dekory. Ale się okazało, że ten środkowy też jest wywalony. A mam tylko 4 spinki, jedno będzie mi brakować. Spinki po tych częściach moich, ale nie mam. Tylko jednego tego znalazłem, więc i tak nie będzie potrzebny. Dobra, trzeba pościągać te stare. Jakimiś kombinerami, jeżeli tak normalnie nie chce zejść po prostu do tyłu, to trzeba jakieś kombinerki użyć czy coś i się trochę z tym pomęczyć, żeby to powyciągać. No, to plastiki strzelają, ta blacha nie chce zejść. Trzeba uważać, żeby sobie nie połamać tego dekora, ale jakoś być to musi. To mniej. Masz bolec. Bierzemy drugiego. No i tak się z tym bawimy. Dobra, nie będę przedłużał, po prostu to pościągam i jak już będę miał to na gotowo, pokażę jak to zamontować. Dobra, jeszcze widzę pojęty, kombinowałem w taki sposób, że po prostu kładę go tak i dociskam, no, ale to już padało, a tu jest nic, od razu jeszcze.
A dobra, to teraz to nic nie szkodzi. I po prostu tak wyciskamy go w dół i wyciągamy. Jeden bolec zostawiamy sobie na wierchu, bo on będzie przechodził przez dwa, przez ten i przez ten. Tak więc sobie go zostawiamy na razie. Po prostu będzie tak, że tego tutaj przyłożymy w ten sposób. Jeden będzie wchodził do rogu tu. I będzie właśnie go tam dociskał wtedy. Jeszcze jeden idzie tu. Jedną spinkę mamy. Wchodzimy sobie tutaj. Dobra, idziemy do auta. Wsadzimy tutaj te blokady. Będziemy to montować. Lubi robić jedną ręką, no ale trudno. Tu mamy jedno wejście tam. Trzeba to tam wsadzić. Po prostu w ten sposób. I zostawiamy. Uzupełniamy teraz tutaj. Tu będzie wchodził ten podwójny, nie? Kurde. Ciężko idzie. Dobra, potrzebuję drugą rękę. Raczej do tego, więc zaraz będę nagrywał. No i jak to bywa, bez młota nie robota. Nabiliśmy je po prostu. Bierzemy teraz nasze te dekory, przykładamy, tam już jeden bolec jest, trzeba go po prostu wsadzić, teraz nabić. Opa, tu musi pakować, tak, tam zaraz go dobiję, z tamtej strony. Teraz bierzemy nasz drugi dekor, tą stroną. Tutaj jak ten bolec jest, co mówiłem, on musi przejść przez dwa. Tak więc go nasadzamy. Tak, dopasowujemy cały, żeby weszło w te punkty i dobijamy. Dobra, potrzebuję drugą rękę, dobiję to i pokażę, jak jest założone. No i dobra, dekor cały ładnie siedzi, nic nie odpada. Trzyma się fajnie, sztywno. Przylega elegancko, jest dobrze. Dobra, idziemy tam zalewać ten olej i odpalać. Dobra, olej wymieniony. Chwila prawdy będzie. Przekręcam stacyjkę. Dajmy mu zaciągnąć. Jeszcze raz mu dajmy tam do tego filtra, mimo że jest zalany. Dobra, kręcimy. Dobra, odpalił nam. Teraz ogrzewanie tutaj na fulla dajemy, wszystko na full. I będziemy go za chwilę odpowietrzać. Idę tam, poczekam aż się zagrzeje. Wskazówka stanie w pionie i będziemy odpowietrzać. Dobra, teraz tak, mamy trzy punkty. Jeden mamy na EGR-ze. Najlepiej obłożyć go jakąś szmatą, jak będziemy go odkręcać. No bo tam pod spodem są paski, to żeby ten płyn nam tam jednak nie naleciał. Tutaj mamy drugie miejsce i tutaj mamy jeszcze przy samym tutaj zbiorniczku. Dopóki idzie z tego powietrze, bąbelki, odpowietrzamy tak długo, aż zacznie iść sam płyn. No po prostu, no nie wiem, ciężko mi tak będzie pokazywać jedną ręką, ale no odkręcamy. Idzie powietrze, idzie tak jak teraz. Bąbelki uciekają, nie wiem czy to widać dobrze czy nie. Ale bąbelki normalnie tryskają z tego. Zakręcamy i bierzemy następnego i tak jedziemy po wszystkich, aż przestanie lecieć to powietrze. No i wtedy tylko uzupełnimy płynu do pełna i powinno być ok. Zobaczymy, czy to ogrzewanie zacznie normalnie działa. No właśnie wpuściliśmy już troszkę tego powietrza. Od razu kontrolka zgasła. Tak więc płyn już jest ok. Poczekamy teraz, niech tylko otworzy duży obieg. Wtedy go odpowietrzymy do końca. I raczej to ogrzewanie powinno już działać, no ale musimy jeszcze poczekać teraz, żeby tworzyć duży obieg, żeby to potwierdzić. Sprawa na chwilę obecną wygląda tak, że wskazówka stoi w pionie. Troszkę cieplejsze powietrze leci niż było, ale coś jest nie halo, bo tutaj jak odkręcam, to nie za bardzo ten płyn idzie. Jest Sahara. Tak jak widać, nic się nie dzieje. Tak więc może być termostat uwalony, ale w pierwszej kolejności teraz pójdę się nim przejechać. I zobaczę, co się dzieje, bo ta kontrolka jednak się już nie pali z tego płynu, to jednak było to, że było go za mało. Przejadę się, zobaczymy, czy płyn jest tak, jak powinien. No i spróbuję tu odkręcić po przejażdżce, czy coś może zacznie jednak z tego lecieć. Bo jak nie, no to myślę, że termostat może być uwalony, dlatego tam nie dochodzi i nie ma ogrzewania. Idziemy się przejechać i będziemy wszystko wiedzieć. Dobra, przejechałem się, wszystko jest już wiadomo. Ogrzewanie już zaczęło działać, przed chwilą zgasła mi kontrolka tutaj płynu, ale się paliła jak jechałem, czyli już pewnie jest go mało. Jak ciągnie, ale ogrzewanie działa, więc
wystarczy odpowietrzyć teraz do końca i już będzie to spoko. Zauważyłem też, że ręczny się nie pali mimo tego, że jest zaciągnięty, więc pewnie tam jest uwalona linka, też ją będę szukał. No ale dobra, teraz sprawdzimy najpierw ten płyn chłodniczy, jak to wygląda. Ogrzewanie już zaczyna działać, więc zajebiście, już jest ciepło w środku w kabinie. No i ściągniemy sobie jeszcze, mam nadzieję, dzisiaj te koło zdążę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Tam pewnie jakieś kabelki będą przerwane, no to tylko ja nawet nie będę zakładał czujnika żadnego, tylko po prostu je złapię, żeby to się nie paliło i tyle. Dobra, bierzemy się za robotę. No i tak jak mówiłem, wystarczyło się przejechać. Już płyn tutaj wali z tego. Jest dobrze. Zobaczymy, jak tutaj jeszcze w tym EGR-ku. Termostat EGR-u. Już resztówki. Nawet nie podkładam tego. Szmat skąd ścieknie. Dobra. Jeszcze jeden. Sam płyn leci. Dobra, no to teraz go zgasimy. Sprawdzimy ten olej, jak wygląda, ten płyn. Trzeba coś podolewać i będzie ok. I bierzemy się za ściąganie koła. Dobra, zdjęliśmy przód. Tutaj wygląda na ten przewód, że jest cały dobry, że nic się z nim nie dzieje. Tu idzie do puszki. Jak tam w puszce wygląda? To jest bardzo ważne pytanie. No i w puszce jest syf. Dobra, odczyszczę całą tą puszkę. Ale nie wydaje mi się, żeby to było tu. Pewnie to będzie prawy tył. No tu wszystko dobrze wygląda. No nie wygląda na poprzerywane. Odczyszczę to. Jeżeli nie zniknie, to weźmiemy się jeszcze za prawy tył i zobaczymy, co tam się dzieje w prawym tyle. No i dobra, zdjąłem tył i od razu nam się pokazuje tutaj ten przewód. Że już go nawet nie ma. Tu są urwane kable. Zaraz je obetnę, złapię ze sobą. No i ta kontrolka nam zniknie ze zużycia klocków. Klocki są jeszcze tu dobre, więc nie będę tutaj nic ruszał. Zrobię to, złapię tutaj, żeby nigdzie nie dyndało. No i powinno już być fajnie, wszystkie kontrolki powinny nam zgasnąć wtedy w aucie. Zaraz tutaj połatam, zakładam koło i sprawdzimy, czy będzie ok. Kabelek już tu ładnie zaizolowany, nie mam o co go złapać, złapałem go tutaj o sprężynę. Tutaj termokurczliwo złapane razem, te dwie końcówki. Założymy koło i to już nie powinno świecić. Dla prawdy, płyny oleje uzupełnione, te klocki wymienione, ale dalej nie gaśnie, czyli dalej coś tam jest, gdzieś ten kabel musi być dalej przerwany. Będziemy dalej z tym walczyć, teraz idziemy się przejechać, przejedziemy się i zobaczymy, czy wszystko chodzi tak jak powinno. Może te klocki zaraz zgasną, to nieraz tak jest, że po prostu zostaje, ale nie zawsze. Kontrolka się zapaliła. Wydaje mi się, że tam będzie uszkodzony ten czujnik poziomu oleju, który jest w misce olejowej, bo to za chwilę zgaśnie, wystarczy dodać więcej gazu, pojechać i jest good. O, już zgasło. I to będzie na pewno ten czujnik. Dałbym sobie rękę ściąć. No, ta kontrolka dalej nie gaśnie, będziemy dalej z tym walczyć, ale to już nie dzisiaj. Na dzisiaj to już będziemy kończyć ten filmik. Widzimy się przy następnym, zostawcie łapkę, subskrypcję, no i będziemy dalej go robić, żeby doprowadzić go do stanu jakiegoś normalnego. Dzięki i cześć.